To był wyjątkowy, bardzo kobiecy weekend w Będzinie. 7 i 8 marca z okazji Dnia Kobiet na panie czekało wiele bardzo różnych atrakcji. W sobotę płeć piękna licznie uczestniczyła w maratonie fitness i aqua aerobiku. Z kolei w grodzieckiej filii Ośrodka Kultury dla pań przygotowano koncert muzyki operetkowej. W niedzielę 8 marca w Będzińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyły się warsztaty pod hasłem Bądź piękna i szczęśliwa. To jest proces, w którym my podejmujemy nowe wyzwania, w którym my przyswajamy nową wiedzę, ale też tą wiedzę w praktykę wdrażamy, a później zbieramy informację zwrotną, analizujemy i zaczynamy od nowa. Czyli tak naprawdę cały czas to się dzieje. W międzyczasie uczestniczki zajęć mogły również obejrzeć luksusową bieliznę, a także skorzystać z porad dietetyków oraz oferty studia stylizacji i urody. Dbanie o swoją cerę też nie jest uzależnione od sezonu. Nie można założyć sobie, że tylko wiosną skorzysta się z zabiegu mikrodermabrazji bądź eksfoliacji kwasami. To jest systematyka, tak? To jest seria zabiegów, które wpływają na nasze ciało, które pozwolą nam uzyskać pożądany efekt. Podczas niedzielnego maratonu fitness panie m.in. brały udział w zajęciach zumby. Bardzo aktywnie. My uczestniczymy w osiedlowych zajęciach, które są prowadzone przez OSIR. Także nam to odpowiada i dlatego tutaj z chęcią przyszliśmy na te zajęcia. Bardzo fajnie. Pierwszy raz w ogóle byłam na zumbie i to mnie pozytywnie zaskoczyło. I chciałabym kiedyś jeszcze, może bym znalazł czas, iść na jakieś inne zajęcia z zumby. Przy okazji tego najważniejszego święta wszystkich kobiet, panie podpytaliśmy o ich wymarzony prezent. Nie wiem, samo chyba to zależy od osoby, jaka jest. Nie wiem, może jakieś kwiaty. Uśmiechów ze strony męża, miła atmosfera, dobra lampka wina, miły wieczór. I żebyśmy były zauważane. Po prostu kwiaty, kocham kwiaty, no i więcej uwagi. No chyba to wszyscy spokoju, zainteresowania, to chyba co każda kobieta. Mężczyźni po prostu niech każdego dnia traktują kobiety jak najważniejszą osobę na świecie, niech doceniają, niech chwalą, niech pielęgnują, opiekują się i podziwiają, i wtedy kobiety będą na pewno szczęśliwe i będą dla tych mężczyzn jeszcze lepszymi kobietami. Zwieńczeniem Dnia Kobiet w Będzinie był koncert Jacka Wójcickiego w Teatrze Dzieci Zagłębia, poprzedzony życzeniami prezydenta miasta Łukasza Komoniewskiego. Szanowny panie, pozwólcie, że ja w imieniu własnym, ale również tych wszystkich panów, których na co dzień mijacie, część z nich to mężowie, synowie, wnuki, sąsiedzi, chciałbym paniom złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo radości na co dzień, żeby zawsze w waszym życiu świeciło słońce, żeby na waszych ustach i twarzach zawsze gościł uśmiech. Jeszcze gdzie, jeszcze dwa, wszystko na świecie granice ma. Było nam źle, to będzie lżej, jutro będzie lepiej, okej. Pierwszy przód, do góry los, los idzie na nas, to my na los. Więcej się śmiać, a martwić mniej, zaraz będzie lepiej.